leniwa. Trochę. Czyli artysta powinien to też znaczy, być tytanem pracy? To znaczy, to nawet nie to, że to jest lenistwo. To jest jakiś taki brak poczucia czasu. I w pewnym momencie okazuje się, że zostają 2 tygodnie. Przez te 2 tygodnie można zrobić bardzo dużo, podczas kiedy przez parę poprzednich miesięcy to się tak ślimaczyło różnie. Ale generalnie poziom jest dosyć dobry. Ogólnie inspirowałam się rybą, jak widać. Tutaj akurat jest szkielet, tak jak można powiedzieć, że zdarłam mi łuskę. To jest właśnie taka abstrakcja o rybie, już mi tak wyszła. Właśnie używałam różnych form, żeby uzyskać strukturę taką dość nietypową, jak pazłowko albo zwykły brokat. No i cóż, tkałam, no. Tak jak, to znaczy, no nie każdy. Po prostu umieszczamy na ramię osnowy. Tutaj można zobaczyć właśnie, jak to wygląda, no bo tak to zaczepiamy. Potem przeplatamy to wełną. Wcześniej bawełną, żeby to zrobić, żeby to nie spadało. Żeby to umocnić tą tkaninę. To jest właśnie taka krajka tak zwana. Tu musiałam ją potrzeć, żeby to po prostu nie koligowało z moją tkaniną. W Galerii Karnego 29 kwietnia będzie otwarcie wystawy prac dyplomów tegorocznych i pracy absolwentów z poprzednich lat. Także tak jak co roku, już od kilku lat, myślę, że dosyć duża i ciekawa wystawa. Na tej wystawie będzie można obejrzeć właśnie prace tkackie, snycerskie, grafikę, malarstwo, rysunek.